Tak, jest w środku dziecko i jest w środku pani. Ale kto jest z którego auta, to nie powiem, bo już byli w samochodzie. Witam was serdecznie. Tym razem zabieram was na wyjazd. Wezwanie brzmi zderzenie dwóch samochodów. Wiemy też, że w jednym z aut jest malutkie dziecko z rodzicem. Tego typu wezwania wzbudzają najwięcej emocji. Dlaczego tak jest? Ponieważ malutkie dziecko, gdy jest przytomne, ale się przestraszy, płacze, a my nie wiemy, czy dlatego, że coś mu jest, czy dlatego, że się przestraszyło. Malutkie dziecko też nie jest w stanie nam powiedzieć, co go boli, jakich obrażeń doznał i to też wzbudza wiele emocji. Wiemy o tym, że świadkowie zdarzenia mają prawo się stresować, gdyż nie wykonują tego zawodowo. Ale wiemy też, że malutkie dziecko wzbudza emocje w zespołach ratownictwa medycznego. Dlatego powinno to być ćwiczone. W drodze powrotnej omówię szczegóły związane z udzielaniem pomocy w takiej sytuacji. Siemano. Ile osób jest? Tylko pani, tak? Tylko pani, no. Czyli moja pomoc jest niepotrzebna. Nie. Bardzo wam dziękuję. To dobrze, nie lubię. Do miłego, panie. Cześć. Tak, jest w środku dziecko i jest w środku pani. Ale kto jest z którego auta, to nie powiem, bo już byli w samochodzie. Jak zauważyliście, na miejscu był już zespół ratownictwa medycznego. Dzieje się tak, ponieważ niektóre otrzymują wezwania z marszu. Ja przybyłem na miejsce, oczywiście zapytałem lidera zespołu, czy życzy sobie mojej pomocy. Takowej nie było potrzeby. Dlatego podziękowałem, życzyłem miłego dnia i wycofałem się. Pamiętajcie, kochani, jeśli chodzi o małe dzieci i generalnie rodziny, to sytuacja jest bardzo trudna. Gdy rodzic jest mocno poszkodowany lub nieprzytomny, a maleństwu nic się nie stało, bo było na szczęście w nosidełku czy w foteliku, wtedy jest problem, gdyż tęskni za rodzicem, płacze i chce do niego się dostać. Jeżeli rodzic jest w stanie z nim rozmawiać, przytulić go, nie ma problemu, nie rozdzielamy. Gorzej jest, gdy rodzic jest nieprzytomny. Wtedy musimy jak najbardziej zaangażować dzieciątko, spróbować odwrócić jego uwagę od zaistniałej sytuacji, a później przekazać ratownikom. Co tam było? Zatrzymanie krążenia? No, no. Potem nam dosłali, że zaczęli reanimować. A, zatrzymanie krążenia, dobra. Tak. Jedzie tutaj 5-2 jeszcze do pomocy. Tak, oni tylko do zniesienia, ja mam tylko noszę wyjąć i ten dobra. Zostawić. Tak, dobra, że... to ja ich jeszcze ten naprowadzę i okay. Pójdę też pomóc nosić. Dobra. Na początku jechali do duszności, zatrzymanie krążenia. Ja, ponieważ nie jest to miejsce publiczne, to zostaję na klatce schodowej i pomogę wam tylko fizycznie nieść. Sprzęt już zaniosłem. Pomogę wam tylko pacjenta znosić, ale nie wchodzę do mieszkania. Odniosłem koncentrator, nie? Powiedz tutaj, Milek, z tej strony, to wam ciężko dosyć. Słuchaj, za karetką, a mi gdzieś pojść, to macie. Tędy przyjdź. Andrzej, szybki drzwi. Szybki drzwi. O, dobra. Dobra, góra. Dzięki bardzo, panowie.
Ponieważ pierwszy materiał był niezmiernie krótki, pozwoliłem sobie zamieścić drugi. W tym mamy możliwość zobaczyć, na czym polega pomoc dla zespołu, ale nie pomoc medyczna, tylko techniczna. Chodziło o to, żeby sprawnie wynieść poszkodowanego z domu do ambulansu. Jest to technicznie trudne, gdyż osoba taka leży. Do tego ma poprzyczepiane różnego rodzaju urządzenia typu respirator, typu monitorowanie itd., itd. Dlatego wyniesienie takiej osoby w sposób delikatny, by jej stan się nie pogorszył, było bardzo kluczowe. Pozwoliłem sobie też w tym przypadku przyjechać z pomocą, dlatego że dodatkowe ręce do pomocy bardzo się tu liczyły. Z tego miejsca chciałem bardzo Wam podziękować za to, że mnie wspieracie. Wspieracie komentarzami, subskrypcją, a także wpłatami na Patronite. Dzięki temu mogę zwiększyć swoje siły i czas związany z udzielaniem pierwszej pomocy na bazie motoambulansu. Pozdrawiam Was, bądźcie bezpieczni.